Pierwszy atak migrantów miał miejsce około 500 metrów od tego miejsca, w którym akurat teraz stoję. W tamtym momencie nie było akurat bariery elektronicznej, która jest widoczna tutaj, tylko był zbudowany płot z koncentryny. Migranci przy pomocą siekier rąbali drzewa znajdujące się w pobliżu płotu, które kierowali na płot, aby go zniszczyć, a także wyrywali rurki, którymi atakowali nas oraz funkcjonariuszy z policji i żołnierzy Wojska Polskiego. W tym miejscu akurat migranci zbudowali swój obóz, w którym koczowali parę dni, gdzie później udali się na przejście graniczne w Kuźnicy, gdzie odbył się ten drugi atak. Dzięki współdziałaniu z żołnierzami Wojska Polskiego, także funkcjonariuszami policji, udało się nam odeprzeć ten atak. Wykonaliśmy swoje obowiązki w 100%.